Właśnie jest październik 2023 roku i pociągi cały czas nie dojeżdżają do Zakopanego. Natomiast w nowym roku to się zmieni. I o tym, jak ta cała inwestycja powstaje, jak powstają nowe perony, jak wygląda nowy parking podziemny, nowe centrum przesiadkowe i cała nowa linia kolejowa na krótkim odcinku w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Kolejowa Zakopianka 2050. Witam Was tutaj, cześć, czym Sąż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z kolejowej Zakopianki 2050. Do tego wszystkiego, co powiedziałem na wstępie, macie oczywiście rozdziały, a teraz zaczynamy od stacji Poroni, która się w tym miejscu znajduje od 1899 roku i ma cały czas dwa perony i łącznie trzy krawędzie peronowe. Wszystko zostało wyremontowane w ostatnim czasie, jak widzicie jest tutaj nawet nowe przejście podziemne. Wszystko jest po nowemu, są tablice, nie powiem Wam, czy działają, czy nie, ale też są oczywiście wiaty i to wszystko się tutaj łączy w jedną nową całość. Natomiast Poronin to nie jedyna stacja, która się znajduje w Poroninie, a właściwie już niedługo powstanie nowy przystanek kolejowy. Prace przy nim już trwają, bo to są ujęcia z października. Te ujęcia jeszcze nie mają tygodnia, więc są całkiem świeże, bym powiedział. I za chwilę zobaczycie, jak tam powstaje nowy przystanek kolejowy, o którym za chwilę trochę więcej. Tymczasem, jak widzicie, linia kolejowa w kierunku Zakopanego, tam pod same Tatry oczywiście się ciągnie. I do Zakopanego cały czas nie jeżdżą pociągi, ale to jeszcze tylko i wyłącznie chyba już ostatni fragment braku działania pociągów na tym odcinku. Tymczasem tu się znajduje właśnie ten przystanek kolejowy Poroń Misiagi. Misigi, że tak to powiem. Trudna nazwa, natomiast faktycznie jednokrawędziowy peron będzie dla pociągów aglomeracyjnych jeżdżących w tym miejscu. Tych przystanków takich nowych jest całkiem dużo, które powstały na tej całej linii kolejowej od Krakowa, więc faktycznie jest w czym wybierać, jeżeli szukacie nowych przystanków zupełnie, które się pojawiły całkowicie na nowe na mapie Polski. No i właśnie jeden tutaj z nich znajduje się w tym miejscu w Poroninie. Szkoda według mnie, że nie powstał kolejny tutaj przy tym wlocie do Zakopanego, bo tu też jest dosyć duży ruch i komunikacja miejska tutaj jeździ, na pewno to byłoby na plus, jeżeli chodzi o dobre dojazdy. Szkoda, że nie ma, ale no cóż, to byłaby taka już trochę wewnętrzna komunikacja w Zakopanem, żeby można było się tam przesiąść do komunikacji miejskiej, która tutaj funkcjonuje. Tymczasem tu się zaczyna odcinek dwutorowy i stacja stara, tymczasowa właściwie. Tutaj w wakacje i w fery zimowe była wykorzystywana. Jak widzicie, cały czas nie jest jeszcze wyburzona, bo wiadomo, że trzeba mieć lepiej to w DZW, niż faktycznie wszystko już usunąć. Stacja kolejowa PKP Zakopane tymczasowo, czyli na Spyrkówce znajdująca się. Jest, tutaj też nowe budynki są trochę odrestaurowane, właściwie stare budynki będą miały nową funkcjonalność, no i dwa perony tutaj były, są wykorzystywane w wakacje, cały czas są, gdyby nie udało się ukończyć tej inwestycji do końca tego roku, ale raczej miejmy nadzieję, że im się uda, bo faktycznie ostatni fragment właśnie już tutaj od Chabłówki do Zakopanego jest teraz głównym etapem realizowanym w ramach tego etapu tej inwestycji. No, trochę pokręciłem, ale faktycznie tak to teraz tu jest realizowane. Na tym odcinku od Spyrkówki już są dwa tory do lepszego manewrowania pociągu pomiędzy torami odstawczymi i pozostałymi elementami. No i w tym miejscu zaczyna się element kluczowy i właściwie tematowy dzisiejszego filmu, czyli dworzec PKP Zakopane, a właściwie stacja kolejowa. Dworzec się znajduje po prawej stronie i dworzec autobusowy też się znajduje po prawej stronie, choć pierwotnie znajdował się zupełnie w innym miejscu i do 2017 roku cały czas tam był. Może więcej informacji o samej stacji Zakopane Wam trochę teraz opowiem. Tak, stacja kolejowa Zakopane została oddana do użytku już jakiś ładny czas temu, bo dokładnie w 1899 roku. Fundatorem i organizatorem budowy kolei do Zakopanego był Władysław Zamoyski, którego upamiętnia tablica pamiątkowa, która została tutaj właśnie usytuowana w stulecie budowy tejże linii kolejowej w 1999 roku. Rozbudowa stacji kolejowej również miała miejsce w latach 1937-1939 w ramach Mistrzostw Świata w nadciarstwie
kolejnictwie klasycznym w 1939 roku. W 2022 roku rozebrano całkowicie stary układ torowy i kiedyś tu były trzy perony i 5 krawędzi peronowych, a teraz będą 4 perony i 6 krawędzi peronowych. I co ciekawe, stacja kolejowa Zakopane jest najwyżej położoną stacją kolejową w Polsce na wysokości 835 metrów nad poziomem morza. Natomiast tutaj, po lewej stronie, możecie zobaczyć na dachu taki jeden wielki napis: dworzec autobusowy. I co prawda komunikacja miejska w Zakopanem się odrodziła, ale jako komunikacja miejska, nie PKS dworzec, a nie jako PKS Zakopane, to stary dworzec, no, jest jedną wielką ruiną. Został ostatecznie zamknięty w 2017 roku. Na szybko wtedy zostało wszystko przeniesione, cały ruch dla autobusów, czy to tutaj podmiejskich, aglomeracyjnych, czy to dalekobieżnych, znaczy dalekobieżnych, na myśli takich międzymiastowych i międzykrajowych, został przeniesiony właśnie na plac przy dworcu PKP. To jest tymczasowe miejsce na dworzec autobusowy. Nie myślcie, że tam on zawsze był. Wcześniej się znajdował tam na placu za budynkiem dworcowym, który przed chwilą widzieliście. Natomiast, no, zostało to wszystko przeniesione w związku z tym, że inna osoba kupiła stary budynek po tym, jak PKS Zakopane zbankrutował. PKS Zakopane teraz nie realizuje żadnych rozkładowych kursów połączeń autobusowych, tylko w ramach wynajmów i powoli próbują odbudować swoją markę. To taka ciekawostka, której mogliście w ogóle nie wiedzieć. Tymczasem teraz już od chwili patrzymy na nowy budynek, który w tym miejscu powstał. I jest to budynek ciekawy i będziemy o nim teraz w sumie opowiadać przez najbliższe kilka minut. Bo parking wielopoziomowy, pierwszy w Zakopanem, to jest na pewno temat, o którym trzeba trochę powiedzieć, tym bardziej, że został oddany do użytku chwilę po moim poprzednim filmie. Jakoś mniej więcej właśnie na początku nowego roku szkolnego, a dokładniej 25 września 2023 roku został oficjalnie oddany do użytku wraz z całym wielkim nowym centrum komunikacyjnym, które się tutaj znajduje. I jak widziałem na różnych forach, tak, faktycznie ja powiedziałem w poprzednim filmie niepoprawnie, że parking ma tylko dwa poziomy, ma trzy poziomy, poziom 2, 1 i 0, nie poziomy na minusie, co ciekawe. Natomiast można parkować tutaj samochody elektryczne i ładować tylko na poziomie tym najwyższym, czyli na poziomie 2. Też w ramach ciekawostek, jak widzicie, są miejsca do przechowywania swoich rowerów i to w całkiem bezpiecznych warunkach, przed deszczem, śniegiem czy czymkolwiek. Można tutaj sobie na spokojnie pozostawić rowery. No i w sumie, a propos już tych rowerów, jak mówię, to co ciekawe, na rowery jest 68 stanowisk, z czego nawet 4 są, znaczy 7 jest do ładowania rowerów elektrycznych, więc coś, czego byście się może nie spodziewali. Jak widzicie, tutaj są ładowarki dla samochodów elektrycznych i nawet jest prestiżowe miejsce do ładowania samochodu elektrycznego tylko dla osób z niepełnosprawnościami. Powiem wam, że pierwszy raz coś takiego widzę, ale no na bogato, jak można, to można. Takich miejsc dla osób z niepełnosprawnościami jest też trochę, dokładnie 9 na całym parkingu, a łącznie samochodów wszystkich możecie tutaj zaparkować 146 na terenie całego parkingu. Tu jest samoobsługowa stacja do naprawy rowerów, która się znajduje i można tutaj z niej korzystać, a na dół oczywiście nie wiedzie LPG ani samochody elektryczne. Piesi też tędy nie zajdą, więc też tędy nie schodziłem i choć trochę chybocze, to tutaj no niestety byłem zbyt leniwy, miałem zbyt mało czasu, więc ujęcia z ziemi też nagrywałem z dron, ale po prostu w ręku go niosąc, zresztą za chwilę zobaczycie. Zejdźmy sobie na dół na poziom minus, znaczy na poziom 1, nie minus 1. No i jak widzicie, właśnie są trzy poziomy, trzeba schodzić na dół. Całkiem ładnie jest cały budynek zrobiony. Też widać, że dbają o energię, nie tylko i wyłącznie poprzez niewpuszczenie samochodów elektrycznych na dół, ale również poprzez to, że jak widzicie, za chwilę zobaczycie, na poziomach tych niższych, gdzie jest potrzebne oświetlenie, ono jest wyłączone, kiedy nie ma faktycznie nikogo na parkingu. I też ogólnie parking w teorii jest już oddany do użytku i wszyscy mogą z niego skorzystać, ale jak widzicie, no pustki tutaj są, tak? Jakby nikt z niego nie korzysta. Wiadomo, że ten parking głównie jest dla osób, które będą korzystać z komunikacji kolejowej, która aktualnie cały czas nie funkcjonuje, więc jeszcze trzeba poczekać. Natomiast jeden samochód faktycznie był, ale jeżeli byście byli ciekawi, czy możecie z niego skorzystać, to parking jest całkowicie bezpłatny dla osób korzystających z połączeń kolejowych bądź z innego ośrodka transportu zbiorowego obsługującego system Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, więc nie powinno być aż tak źle. Pytanie, czy jeżeli jeszcze za darmo w ramach tego, że jestem honorowym krwiodawcą, to też mam za darmo parking. Nie wiem, ale chyba tak mi się wydaje. Sama inwestycja tego parkingu i całego centrum komunikacyjnego to 79 milionów złotych i 600 tysięcy. Z czego prawie 54 to z funduszy miasta Zakopane, a pozostałe 25,7
7 z funduszy Unii Europejskiej. No i tu jak widzicie też są miejsca dla osób z niepełnosprawnościami i po tej stronie nie tylko i wyłącznie są schody, ale również winda, żeby dało się jakoś dostać na te wszystkie poziomy, szanujmy się. Winda jak widać jest, funkcjonuje, widać też jak trzymam drona, natomiast co ciekawe, sama winda już tutaj od dłuższego czasu musi być. Co prawda są 3 poziomy, wszystko ładnie wygląda po nowemu, ale zwróć uwagę, że data to 2022 rok, jeżeli chodzi o produkcję tejże windy, więc ona tu już chwilę czekała na pierwszych pasażerów. No ale jak widzimy, na razie tych pierwszych pasażerów i pierwszych użytkowników cały czas jest całkiem mało. Natomiast czemu to wszystko tyle trwało i czemu sam dworzec kolejowy i centrum komunikacyjne dopiero teraz powstało, pomimo tego, że ten teren od dawna wyglądał dosyć kiepsko i wymagał przebudowy. A już wam tłumaczę. Urząd Miasta przypomina, że motorem napędowym do budowy nowego centrum komunikacyjnego w Zakopanem było zawarcie ugody i podpisanie porozumienia, na mocy którego PKP SA przekazało na rzecz Zakopanego dworzec kolejowy oraz przyległy plac, a PKP SA otrzymało w użytkowanie wieczyste część terenu wykorzystywanego w celach kolejowych. Porozumienie zostało podpisane 9 października 2017 roku, co zakończyło wieloletni spór. W 2017 roku i od tamtego czasu można było rozpocząć wszelkie prace, jeżeli chodzi o projektowanie i pozyskiwanie wszystkich pozwoleń, no i pozostałe prace dokumentacyjne. Od tamtego czasu i teraz w 2023 roku to mam gotowe. Jak widzicie, są dwa wyjścia. Jedno wyjście jest tutaj, bezpośrednio na perony, z czego to jest ten peron najnowszy, który powstał. Tego wcześniej zupełnie w tym miejscu nie było. I tutaj też były kiedyś tory odstawcze, gdzie się znajduje teraz cały ten parking. Teraz ich tutaj nie ma. Tutaj taksówki też jeździły kiedyś. Teraz też już ich oczywiście w tym miejscu nie ma. Wszystko zostało przeniesione w różne miejsca i ogólnie cały teren został mocno uporządkowany. Więc to bym raczej powiedział, że jest na plus. No dobrze, zejdźmy sobie teraz po schodach na górę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Tutaj stabilizację musiałem trochę wyłączyć, więc może sobie widać co i jak, ale za chwilę zresztą zobaczycie, jak to wygląda. Ciekawe, no, ten ogólnie parking jest dosyć niski, dlatego też nie wiedziałem pierwotnie, że tutaj będą aż 3 poziomy i dlatego powiedziałem w poprzednim filmie, że będą tutaj tylko 2 poziomy. Mój błąd, za co was oczywiście bardzo serdecznie przepraszam, natomiast tu jak widzicie jest oczywiście tablica, że to jest współfinansowane środków Unii Europejskiej i tu też jest przestrzeń handlowa, która będzie mogła być wynajęta, 2 lokale handlowe tutaj się znajdują, cały czas jeszcze oczywiście nie są zagospodarowane, no i oczywiście całe centrum komunikacyjne ma oznakowania co, gdzie i jak się znajduje. Pomijając to, że pada deszcz, jest biletomat, to tutaj mamy właśnie te informacje, są też śmietniki, jedna informacja w tym miejscu i kawałek dalej jest druga, która informuje dokładnie, w którą stronę się udać, aby się dostać. No i za chwilę może więcej opowiem o samym dworcu kolejowym, który się tutaj znajduje. No i też w ramach ciekawostek się tutaj wrócił neon Zakopane. W okolicy są budynki, które wyglądają jak Warszawy opuszczone, w których niedawno zrobiłem film, więc to w każdym chyba mieście takie rzeczy można znaleźć. Nawet w stolicy zimowej Polski, że tak to powiem. No ale tak, tak wyglądają 2 nowe perony, no i oczywiście 2 pozostałe boczne, które tutaj się też znajdują, łącznie 4. Ale może teraz coś więcej o samym dworcu autobusowym i o dworcu kolejowym, który powstał tutaj nowy. Posiadają kasę, płatną toaletę, 2-poziomową multimedialną mediatekę służącą przede wszystkim dzieciom i młodzieży w części zabytkowej. W tej części zabytkowej też jest restauracja, no i budynek dawnej przychodni, który był jest pierwszy i najbardziej wysunięty tam przy części, przy krańcu peronów. Tam jest stacja Kultura, oferuje nowoczesną informację turystyczną, przestrzeń wystawniczą i klub muzyczny, w którym będą odbywać się spotkania, wystawy i koncerty. Natomiast w tym miejscu znajduje się zupełnie nowy dworzec autobusowy, który tutaj powstał. I to też jest ważny element, który musiał powstać w ramach tej inwestycji. Wcześniej wszystko się znajdowało na terenie PKS Zakopane i dworca PKS-owego. Teraz to zostało całkowicie przejęte przez inne strony, w sumie nie wiem, kogo to teraz należy. Natomiast ważne, dworzec przeniósł się tutaj, na ten plac, znajdujący się po tej stronie dworca kolejowego i po prostu teraz to trzeba było wszystko uporządkować, aby to nie było tymczasowe, tylko aby to wyglądało jakoś sensownie. Dlatego teraz są stanowiska dla postoju, dla autobusów dalekobieżnych, jak i również dla autobusów, dla tych busików i dla prywatnych przewoźników, więc to wszystko jest uporządkowane. Rejon dworca dla autobusów tutaj lokalnych też jest już uporządkowany przy rondzie, więc tak to wszystko się tam łączy. A dobrze, to może teraz coś opowiem więcej o samej stacji, bo jak już jesteśmy w tym miejscu, no to w sumie warto powiedzieć, że stacja też, jak widzicie, całkiem ładnie się prezentuje i już są faktycznie nowe tory, nowe rozjazdy, a tych rozjazdów na całej tej linii kolejowej jest ponad 300, więc wróć, 130. 300 jest obiektów inżynieryjnych, mostów i przepustów na całym przebudowanym aktualnym odcinku i 100 km zmodernizowanej
torów, więc całkiem tego dużo. Tu oczywiście kończą się tory w tym miejscu, pociągi dalej nie pojadą. Tak, wiem, w komentarzach mieliście różne fantazje, gdyby tą stację postawić na dole, na poziomie minus 1 i później po prostu puścić na Słowację czy do Czech bezpośrednio stąd połączenia. No, ciekawe fantazje, ciekawe pomysły, ale trzeba pamiętać, że raczej takich fantazji, jeżeli chodzi o budżet, to raczej tutaj nikt nie ma. No i głównie chodziło o to, aby po prostu tą stację jakoś uporządkować i żeby to wyglądało jakoś sensownie. Ta inwestycja jest realizowana od już ładnych kilkunastu lat. Kilku lat, nie kilkunastu, więc przydałoby się, aby to po prostu wszystko było już zakończone. No i tak, mamy tutaj cztery nowe perony, które w tym miejscu możemy zaobserwować. Po pierwsze, jeden peron z tej strony po prawej, jednokrawędziowy, który jeszcze nie jest całkowicie wybudowany. Dwa perony wyspowe, dwukrawędziowe, czyli łącznie mamy pięć krawędzi, no i jeden przy budynku dworcowym, kolejowym też jest peron. Te wszystkie perony są na równej wysokości, wszystkie perony są wysokie, względem tego jak to wyglądało wcześniej, kiedyś był jeden peron niski właśnie przy tej części przy dworcowej. No i tutaj mamy neon i też jest nowe przejście dla pieszych, który ma sygnalizację świetlną. Tu muszę przyznać, że ta sygnalizacja świetlna jest naprawdę kiepsko skoordynowana. Wystarczy, że podejdziecie, wciśniecie i tak czekacie. Możecie nawet czekać z 5-7 minut, aż się zapali zielone światło. Miałem okazję akurat stać na tym przejściu dla pieszych. Większość osób, które tutaj mieszka, raczej ignoruje ją, po prostu patrzy, że nic nie jedzie i przechodzą. Natomiast to tak nie powinno wyglądać, to jest oczywiście na minus. Tu jest też ten budynek Stacja Kultura po lewej stronie, to jest właśnie ten pierwszy budynek. No i nowy neon, który się tutaj znajduje, właśnie tak się prezentuje. Neon wrócił, poprzednio tutaj był, za chwilę zobaczycie jak wyglądał kiedyś. Jest napis PKP Zakopane, ładnie się świeci w nocy, to też trzeba przyznać. Jak znajdę zdjęcie, to zaraz wam zresztą pokażę jak to wyglądało w nocy. Macie teraz ujęcie nocne tego jak to wyglądało. Natomiast tak to teraz wyglądało w 2020 roku w lipcu. Jak widzicie, neon był, było to wszystko zapuszczone i ogólnie cała stacja wyglądała dosyć kiepsko. No, mam ujęcia wyjątkowo jeszcze, kiedy tutaj przyjechałem, nie nagrywając filmy, tylko w ramach takich moich wyjazdów, więc mam jakieś ujęcia, gdzie mogę się odnosić do tego, jak to wyglądało jeszcze przed rozpoczęciem całej tej przebudowy. A właśnie w 2020 roku się to powoli zaczynało już tutaj również w Zakopanem więcej prac. No i tak mniej więcej wygląda cała przebudowa, ta cała nowa stacja kolejowa. Trzeba przyznać, że krok po kroku faktycznie jedzie do przodu. Na minus z mojej strony to jest to, że nie ma jednej dużej hali dworcowej, znaczy właściwie hali peronowej, nad wszystkimi peronami. Są daszki nad peronami, jak widzicie, ale one nie będą chronić ani przed wiatrem, ani przed deszczem, który będzie padać od boku. Natomiast jest na pewno dużo lepiej niż to, co było wcześniej, bo wcześniej jak padało, to padało, a tych daszków było mało i właściwie ciężko było się schronić przed tym deszczem. Na minus też jest to, że perony ogólnie wszystko zostało obniżone w dół. Dzięki czemu, jak widzicie, są tutaj też schody do wchodzenia. Są też pochylnie, ale dosyć ciekawe to wygląda od tej strony. Zazwyczaj na perony, na krawędzie peronowe są schody i po środku są właśnie pochylnie, dzięki czemu można wejść, tak jak to właśnie się znajduje na tym peronie. Więc wszystko jest mniej więcej uporządkowane. Oczywiście cała linia kolejowa będzie mieć sieć trakcyjną na całej długości, więc jak widzicie tutaj już faktycznie są bramki przygotowywane i słupy od sieci trakcyjnej. No i tutaj też z ciekawostek mogę wam pokazać to, że zwróćcie uwagę jak wyglądają daszki na nowych peronach w tym miejscu, a jak wygląda daszek przy tej części zabytkowej przy peronie. Tam jest on całkowicie zrobiony drewniany. Szkoda, że tutaj nie można było tego zrobić. Znaczy wiem ze względów jakich to nie jest drewniany, ale i tak fajnie by wyglądało, by to było wszystko w jednej koncepcji. Właśnie w ramach takiego drewnianego elementu z zakopiańskiego ładnie by to wyglądało. No jest jak jest. No cóż, tak to wygląda. Tu widzimy też kolejny peron, właśnie ten dwukrawędziowy. I jeszcze widać, ile pracy jeszcze jest potrzebne, żeby wybudować pozostałą część przy ostatnim tym peronie jednokrawędziowym. Więc faktycznie jeszcze trochę będzie prac realizowanych. Czy będą jakiekolwiek wejścia z drugiej strony? Nie powiem wam, bo nie wiem, bo nie mam projektu tej stacji, ale chyba niestety nic. Tutaj tymczasem macie ujęcia, jak to wyglądało side by side w lipcu 2020 i w październiku 2023. Za chwilę będziecie mieli dokładnie to wyrównane i będzie dokładnie widać, jak zmieniło się to wcześniej. Budynki dworcowe były już wtedy przebudowane, część autobusowa całkowicie się zmieniła, no i widać, że nowe perony też pojawiają się właśnie w tych miejscach. Widać też salę zadaszenia na peronach, które były dużo krótsze. Widać salę tory odstawcze, które się znajdowały. A, no i też tutaj na tej nowej stacji są tory do manewrowania pociągów.
dzięki czemu jeżeli przyjedzie pociąg z lokomotywą na froncie, będzie lokomotywa mogła na spokojnie objechać cały skład, jak już wjedzie na stację, bez konieczności jakichś większych objazdów. Więc ogólnie cała stacja jest przygotowana po to, żeby nowy ruch kolejowy tutaj mógł całkiem nieźle funkcjonować. Może słowem zakończenia powiem trochę jeszcze informacji bezpośrednio od PKP. Dla krótszych, wygodniejszych i bezpieczniejszych podróży pociągiem zmienia się kolejowa Zakopianka. Wakacje pasażerowie już mieli do dyspozycji 28 lepiej przygotowanych stacji i przystanków kolejowych, w tym 3 dodatkowe punkty zatrzymywania się pociągów między Sakwiną a Zakopanem. Sprawność i bezpieczeństwo w ruchu kolejowym zapewniają m.in. ponad 100 km zmodernizowanych torów, 130 nowych rozjazdów, 300 obiektów inżynieryjnych, czyli mostów i przepustów. Prace na kolejowej Zakopiance przewidziano do końca tego roku, czyli do końca 2023. Dzięki czemu podróż z Krakowa do Zakopanego będzie trwać około 2 godziny i 15 minut. Warto zaznaczyć, że wcześniej pierwotnie miało trwać mniej więcej z godziny i 45 minut, ale są plany jeszcze na jakieś tam przebudowy, jeszcze przyspieszenie do 100 minut na całym odcinku Kraków-Zakopane. Natomiast co ważne, cała modernizacja kolejowej Zakopianki w ramach projektu praca na liniach numer 97, 98 i 99 na odcinku Sakawina, Sucha Beskidzka, Chabówka, Zakopane została zrealizowana, znaczy jeszcze jest realizowana za kwotę 1 400 000 000 zł. Całkiem duże pieniądze. I projekt jest też współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszy Spójność, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Więc tak wygląda stacja Zakopane. Jak widzicie, powoli wszystko zmierza ku końcowi i niedługo może się w końcu zakończy. Czy faktycznie będziemy szybciej dojrzeć pociągiem niż autobusem na trasie Kraków-Zakopane? Zobaczymy, jak już faktycznie pojadą pociągi. Czy faktycznie uda im się zakończyć tą inwestycję do końca tego roku? Powiem wam, że raczej tak, bo do końca tego roku jest finansowanie na tą inwestycję, więc siłą rzeczy, jeżeli im się nie uda, to te pozostałe środki będą musieli zwrócić do Unii, więc raczej oni nie są tym zainteresowani. Ale no co ja mogę powiedzieć? W końcu po tylu latach może się to zakończy. Chociaż wiem, że w komentarzach raczej będziecie sceptyczni co do tego, czy faktycznie w końcu ta inwestycja zostanie zakończona. Tymczasem, jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Ja postaram się przyjechać na oficjalne otwarcie tej inwestycji, jeżeli będzie w grudniu, a jeżeli go nie będzie, to tak czy siak postaram się przyjechać w styczniu, żeby zobaczyć, jak ta inwestycja postępuje już w sezonie zimowym. Chyba że już całkowicie będzie ukończona. Oczywiście czekam, bo też muszę dostać zaproszenie na tą inwestycję, na to oficjalne otwarcie, bo wiadomo, że ja nie mieszkam w Zakopanem, więc muszę tam dotrzeć. Więc zobaczymy, jak to będzie skoordynowane i czy będę mieć taką po prostu możliwość. Tymczasem, jeżeli takie filmy moje wam się podobają, zachęcam was do zostania patronami, dzięki czemu mój kanał jest całkowicie niezależny i mogę realizować filmy i pokazywać wam to, co chcę i całkowicie po prostu mówić o wszystkim, co widzę. Dlatego powiedziałem też o tym finansowaniu unijnym, które po prostu będzie utracone, jeżeli ta inwestycja nie będzie zakończona do końca tego roku. Tymczasem zachęcam do wchodzenia na moje strony i do moich grup na Facebooku, na Facebooku, co się dzieje w metrze, co u tramwajów warszawskich, no i oczywiście do serwera na Wizylandii, na Discordzie. Do wszystkiego macie linki w opisie i też zachęcam do zostawienia tam jakiejś drobnej wpłaty na drona FPV, którego próbuję kupić w najbliższym czasie, dzięki czemu te różne inwestycje nie tylko będę pokazywać jak w dzisiejszym filmie, ale trochę bardziej artystycznie i z innej, nie codziennej strony, bo warto byłoby, aby po prostu takie inwestycje, które powstają w całej Polsce, były upamiętniane i po prostu dokumentowane cały czas, krok po kroku, jak powstają. A w Zakopanem mam taką przyjemność to robić już od kilku lat. No dokładnie jak widzieliście, od 3. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film Zakopanego w formie przelotu się pojawi w ciągu najbliższych dni, z zachodniej powinien się pojawić najprawdopodobniej jutro. No i kolejne filmy krok po kroku z zajezdni Anopol. No i z pozostałych inwestycji, głównie w Warszawie, ale również z całego Mazowsza i z całej Polski. A i w tym miesiącu pewnie pojadę w końcu do Łodzi, jak i również do Gdyni w ramach Okiem Awizynosza. Cześć!